Witajcie, ja jestem Norbia, to jest kolejny odcinek z cyklu Zarabiaczy. Dzięki uprzejmości koledze Martino.pl mam możliwość pokazania Wam tutaj takiego fajnego zarabiacza o nazwie PZ2J. To jest oczywiście w cudzysłowie zarabiacz, ze względu na to, że zobaczycie, jak dokładnie wygląda zarabianie na tym czołgu. Oczywiście J-ka tak zwana nie jest dostępnym czołgiem w grze, ze względu na to, że no cóż, jest to czołg okazjonalny. Od czasu do czasu można tam gdzieś go dostać w jakiś tam sposób na zasadzie kodu, ewentualnie na rosyjskiej stronie zakupić kod specjalny do tego, żeby można było go sobie wziąć, postawić w garażu. Oczywiście ten kod zwykle działa na stronach radzieckich, rosyjskich, znaczy na rosyjskim serwerze. Dlatego też tak naprawdę kupno go normalnie jest bez sensu, ze względu na to, że nic nam to nie da. Od czasu do czasu pojawiają się te czołgi na serwerze normalnym europejskim, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, takie aukcje na eBayu czy gdzieś na jakiejś innej stronie aukcyjnej osiągają takie kwoty, że po prostu, no cóż, no to są już naprawdę duże kwoty, powiedzmy w ten sposób, tak w skrócie. Natomiast na chwilę obecną jest aukcja, która jest związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i tam już bodajże było grubo powyżej 1000 zł, z tym, że to jest oczywiście dodatkowo jeszcze związane z jakimiś innymi czołgami, ale tak, to mniej więcej obrazuje, jak ten czołg jest, że tak powiem, pożądany przez dużą ilość graczy i no cóż. Jak coś jest bardzo trudno osiągane, to oczywiście ceny są windowane jakoś bardzo mocno w górę. Także podobnie jest z typem 59, w momencie gdy on się właśnie stał taki bardzo trudny do zdobycia, no to wówczas jest to łakomy kąsek dla wszystkich. Pierwszy frag, no, przepraszam, drugi frag już na koncie kolegi, a ja wam przejdę do jakby najważniejsze rzeczy w tym czołgu. Dlaczego ten czołg jest taki bardzo, tak bardzo OP, że tak powiem? Ze względu na jego niesamowity pancerz. Oczywiście tutaj mamy trzecie tiery i to jest losowanie rewelacyjne dla tego czołgu. Ze względu na to, że on ma pancerz kadłuba z przodu 80, z boku 50 i z tyłu 50. To jest wartość, która naprawdę daje nam to, że ten czołg jest bardzo, bardzo twardy dla takich przeciwników trzeciotierowych i ciężko jest go przebić. Oczywiście taki na przykład Tetrarch na pocisku goldowym przybija go jak chce, ale tam już jest, że tak powiem, penetracja tak duża, że naprawdę wtedy nie musimy się martwić o to, czy damy radę przebić. Natomiast w normalnych warunkach rzeczywiście trzeba używać tylko i wyłącznie golda, ze względu na to, że no, nic się nie da zrobić temu czołgowi. W przypadku normalnych pocisków, jak widzicie, PZ2C, no, to jest lekki ignor, ze względu na to, że nie ma najmniejszego sensu się nim przejmować, skoro mamy 50 pancerza na tyle i no, on nie jest nam w stanie nic zrobić. Jak widzicie, czas przeładowania 2,81. Oczywiście czas przeładowania jest genialny. Jest to niestety okupione tym, że mamy tutaj takie 2-centymetrowe działko. To jest taki KWK-38. Niestety to działko jest, no, coś za coś. Dostajemy świetny pancerz, ale dostajemy za to beznadziejne działko. Szybki czas przeładowania nie rekompensuje tego, że to działko na standardowym pocisku ma tylko 23 penetracji. Mniej więcej wygląda to w ten sposób, że jeżeli wypadnie na nas BT2 albo taki marner, tak właśnie tutaj kolega strzela w bok, jesteśmy go na tych 23 penetracji w stanie przebić. Oczywiście, damy radę. Natomiast inne czołgi praktycznie są dla nas nieosiągalne, nie jesteśmy w stanie im co nic zrobić, więc nawet ten rewelacyjny czas przeładowania nic nie zmienia, ze względu na to, że no cóż, nie będziemy w stanie mu zagrozić, no bo nie jesteśmy sobie w stanie go przebić. Dlatego kolega tutaj ma wszystkie pociski goldowe. To jest zabawka.
nie czołg do zarabiania. Jak widać, standardowa przypadłość magazynków, czyli mamy tutaj 462 metry, nie ma co strzelać, nie... zasięg pocisku, albo zasięg... O, widzę, że znowu mi to jakiś czołg pojechał. A no to jest właśnie cała zabawa z powtórkami, gdzie one sobie... O, tutaj był pocisk golowy, widać było dokładnie to wszystko. Tutaj koszecik. W przypadku właśnie magazynków trudno jest strzelać z dalekiej odległości, ze względu na to, że jakby zasięg takiej efektywnej, jeśli chodzi o pociski, jest znacznie krótszy, aniżeli w normalnych warunkach. Stąd też nie ma, lepiej nie strzelać na dalsze odległości. Tutaj mamy 242 metry, dopiero wtedy te pociski rzeczywiście są w stanie przebić jakiś pancerz, natomiast wcześniej, jak widać było, nie można by było zrobić. To będzie chyba największa seria, jeśli chodzi o pociski, o nieprzebicie, jak też i dla PZ1C, jest tak zwany parametr, jeśli chodzi o ilość strzałów oddanych przy czołg i trafionych. No tam wiem, że znajomy miał chyba ponad 600 strzałów właśnie na PZ1C oddanych w kierunku czołgu. Wówczas to rzeczywiście wyglądało rewelacyjnie. Tak jak powiedziałem, mnóstwo pocisków goldowych niestety powoduje to, że ten czołg to nie jest zarabiać, tak naprawdę. Ale o tym się przekonamy później. BT-2. No to BT-2 jest w stanie ten czołg pokonać jeden na jeden na zwykłych pociskach, ale to jest jeden z nielicznych wyjątków. Dlatego też zwykle gra się na goldzie na tym czołgu i niestety to kosztuje. Prędkość. Maksymalna prędkość, jak widzicie, jest dosyć słaba. Znaczy, 31 ma standardowo zapisane na papierze, że 31 km na godzinę jest w stanie pojechać. Natomiast niestety nie jest w stanie tak naprawdę osiągać za bardzo tej prędkości, ze względu na to, że jak widać, znowu się zaczynają jakieś chocki-klocki z powtórkami. Pojazd przeciwnika zniszczony. 9. frag. Nie rozumiem za bardzo tej całej właśnie problemów z tym, z tymi szarpaniami się na powtórkach, ale widziałem, że to już nie tylko u mnie jest. 9. frag, jak powiedziałem, na razie 1149. Tak, jest OP na tych tierach, to się zgodzę, natomiast na czwórkach no jest to chłopiec do bicia już. Tak naprawdę na jeżeli na czwórki go wyrzuci, to już jest Matylda, czy jakieś tam inne czołgi. Nie jesteśmy w stanie nic im zrobić. No i kończy się to tylko stratą, bo nie ma najmniejszego sensu. Dobra, jeszcze ramowanie, czyli trochę kolega tutaj zaoszczędził. 10 fragów. Zobaczmy, jak to dokładnie wyglądało. MK, Kołobanow, opanowany, stalowa ściana, obrońca, duży kaliber oraz specjalista. Oczywiście nie ma tutaj medalu pula za 10 fragów, dlatego zostaje tego sam specjalista. 1437 damage, 10 fragów, 1162 expa bazowego. Oczywiście ten damage nie jest jakiś pokaźny, ale drużyna też składała się z trzeciotierowych czołgów, które nie mają kto wie ile HP, dlatego też i jak widać, tyle tylko można było z tego wykręcić. Reszta tutaj, te 15 jeszcze zrobiła jakieś tam. I teraz przechodzimy do najważniejszej cechy tego czołgu, a ewentualnie najważniejszej rzeczy w tym czołgu. Zarobki. Jak widzicie, 324 pociski goldowe wystrzelone. 1437 damage'u, zablokowany przez pancerz prawie 3000. I teraz tak, te 324 pociski kosztowały 129 600 srebra, co daje łącznie minus 98 495, czyli jest to jeden z lepszych antyzarabiaczy tak naprawdę, aniżeli zarabiaczy takich w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Niestety coś za coś, jeżeli dostajemy czołg, który jest bardzo OP, jeśli chodzi o pancerz, właśnie dostaliśmy bardzo słabe działko. Dlatego też strzelając z golda,
No tak się wychodzi. Powiedzmy, że taki standardowy, jeśli chodzi o wynik o bitwę, to jest tak minus 40 tysięcy, minus 60 tysięcy, to jest normalne, więc nie ma się czym jakby zrażać. No jest to zabawka, tak jak powiedziałem, i nie ma co się do niej tak przywiązywać, do tego, że czy ona będzie zarabiać, czy nie. Jedziemy sobie nią tylko i wyłącznie od czasu do czasu dla przyjemności. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz kolegę Martino.pl. Dzięki za tą bitwę, a ja wam mówię do usłyszenia. Trzymajcie się. Aha, i nie napalajcie się na ten czołg, bo naprawdę jako czołg okazjonalny, taki, który można byłoby trzymać w garażu, jest fajny, ale zarobki, jak widzicie, beznadziejne. Dzięki.